I jesteśmy pod kolejną budką. Zobaczymy, co tu się wydarzy. I również są śmieci. Proszę zobaczyć to. To jest prawdopodobnie rozłożony, może to być fragment z środku papierosa, filtr, bo używają tego sikory. Tutaj mamy dwa pisklaki. Okej. Cześć maluchy. Słuchajcie, wyciągnęliśmy gniazdo, nieużywane oczywiście, i spróbujemy to gniazdo jakoś wam pokazać, rozebrać, zobaczyć, z czego jest złożone. Ale takim dobrym przykładem jest bocian biały, dlatego że dużo badań nad bocianem prowadziliśmy w Poznaniu, w Polsce i w Hiszpanii. I u bociana naprawdę możemy znaleźć wszystko. Cześć! Witam was w kolejnym odcinku Szukam w lesie z, a moją gościnią dzisiaj i waszą jest Zuzanna Jagiełło, która świeżo obroniła doktorat na Uniwersytecie Przyrodniczym, Katedrze Zoologii w Poznaniu, a obecnie jest związana z Uniwersytetem Przyrodniczym w Warszawie. Dobrze mówię? Uniwersytetem Warszawskim. Warszawskim, Uniwersytetem Warszawskim. Dzisiaj z Zuzanną porozmawiamy o ptakach i o interakcjach tych ptaków ze śmieciami, które zostawiamy po sobie, zwłaszcza w takich terenach miejskich, prawda? Tak, po prostu w śmieciach, które zostawiamy w terenie. Mhm. Nawet nie chodzi tylko o tereny miejskie, tereny rolnicze, leśne, po prostu, które są wszechobecne wszędzie w terenie. Właśnie, tak właśnie będzie dzisiaj. Mamy ze sobą drabinę, więc mamy też nadzieję, że zajrzymy do jakiejś budki, która już jest opustoszała. Chodźmy w teren zobaczyć, poszukać gniazd i porozmawiać. Okej. Zuzanno, jesteśmy na polach mokotowskich i przynajmniej z mojego doświadczenia wynika, że ptaki, zwłaszcza w terenach takich, na jakich jesteśmy teraz, czyli w okolicach miast, jakichś laskach, podmiejskich parkach, bardzo często wykorzystują właśnie śmieci w swoich gniazdach, w różnych celach. I jakbyś mogła powiedzieć, jak powszechne jest to zjawisko? Czy rzeczywiście tak często to się dzieje? Więc tak, jeśli chodzi o to zjawisko, jest to zjawisko globalne. Zrobiliśmy badania, sprawdziliśmy literaturę. Jest to zjawisko globalne, występuje na wszystkich kontynentach, oprócz na Antarktydzie, czyli wszędzie tam, gdzie jest duża liczebność ptaków, gdzie jest dużo ludzi, gdzie są śmieci w terenie, są śmieci w gniazdach. Zjawisko to zostało opisane już dla 175 gatunków sumarycznie, globalnie, więc jest tego całkiem sporo. Jest to jeden z takich wyników życia ptaków w antropocenie, czyli w epoce, która została tak nazwana, dlatego że to my, ludzie, nasza działalność wpływa na planetę w bardzo, bardzo wielu globalnych aspektach. Również produkcja zanieczyszczeń. I jednym z takich fundamentalnych składników produkcji zanieczyszczeń odpadów stałych jest plastik. I plastik został opisany materiałem, który jest najpowszechniej spotykanym w ptasich gniazdach. Właśnie o to chciałem pytać, czy rzeczywiście wtedy jakby ilość tego plastiku przekłada się na to, że tych śmieci plastikowych właśnie jest najwięcej w gniazdach, czyli potwierdzasz to? Tak, potwierdzam. I są to zazwyczaj plastikowe sznurki, plastikowa folia. Odkąd pojawił się plastik, to częstotliwość wykorzystania materiałów antropogenicznych, właśnie śmieci w gniazdach, wzrosła z mniej więcej 3-4% w XIX wieku do 30% wszystkich przebadanych gniazd. Czyli ten skok jest dosyć duży. Jest dosyć duży. Dlaczego ptaki wykorzystują śmieci? Są trzy główne hipotezy, które tłumaczą to zjawisko. Pierwszą z nich jest hipoteza dostępności, która mówi o tym, że w środowisku przekształconym przez człowieka ilość i dostępność materiałów naturalnych maleje. A o czym musimy powiedzieć, to to, że ptaki są selektywne i one wybierają dokładnie konkretne materiały, z których budują gniazdo, do konkretnych części gniazda, do wyściółki i do części konstrukcyjnej. I wraz właśnie z przekształceniem terenu ta ilość materiałów naturalnych maleje, a ilość materiałów antropogenicznych, które są wszechobecne, są dostępne, wzrosła. Więc ptaki po prostu korzystają z tego, co jest dostępne w środowisku. Kolejna hipoteza, hipoteza wieku, która została opisana w badaniach pochodzących z południowej Hiszpanii na Kani Czarnej, pokazuje, że jest to relacja wieku osobnika, jego doświadczenia i używania materiałów antropogenicznych jako sygnału seksualnego, który mówi o jego jakości osobniczej, tak zwany rozszerzony fenotyp, ponieważ ptaki pokazują swoją jakość również
budując gniazdo i zapraszając partnerów do czyli tego gniazda. Czyli im twardszy dom, tym jestem atrakcyjniejszy. Im lepszy samochód. Mniej więcej, powiedzmy sobie, działa to w ten sposób. Rozszerzony fenotyp. Coś, co nie jest na nas, ale co jest, co nas... Rozszerzone ja po prostu, tak. Co nas reprezentuje. I u tych kani było tak, że im więcej tych białych kawałków folii w gnieździe, tym ptak miał lepsze terytorium, składał więcej jaj i wychowywał więcej piskląt. Czyli śmieci zaczynają grać rolę w doborze płciowym. Kolejną z hipotez, ostatnią, taką najbardziej szeroką, która mówi o tym, że używanie materiałów antropogenicznych śmieci w budowie gniazda daje ptakom pewne funkcje, tak zwana hipoteza adaptywna, funkcjonalna. Na przykład ulepsza strukturę gniazda, tak jak jest to w przypadku, oczywiście jest to hipoteza, w przypadku srokosza, że umacnia strukturę gniazda. Ciekawe badania opisane z Meksyku, gdzie wróble i dziwonie używają niedopałków papierosów do budowy gniazda, ponieważ one działają jako repelent antypasożytniczy. I to jest działanie takie krótkoterminowe, że jest mniej pasożytów, co jest w ogóle fenomenalne, ale z drugiej strony te ptaki, które wychowują się w gniazdach z niedopałkami papierosów, a tam jest ponad 400 substancji toksycznych, niestety długoterminowo one są słabsze, one chorują, to wpływa na nie negatywnie. A trzeba pamiętać o tym, że niedopałki papierosów są chyba jednym z najbardziej powszechnych w ogóle odpadów, jakie produkujemy w ogóle na świecie. I nie każdy wie, że oczywiście no, w zależności od warunków środowiskowych taki niedopałek może się rozkładać nawet 5-10 lat. Proponuję, żebyśmy poszli teraz poszukać tego gniazda, o którym mówiliśmy. Słuchajcie, zdjęliśmy budkę sikor, dobrze Bogatek. Myślę? Bogatek. Są dwa pisklaki w środku, więc nie możemy tego gniazda akurat rozebrać, ale chcieliśmy wam pokazać, że są pisklaki. I również są śmieci. Proszę zobaczyć to. To jest prawdopodobnie rozłożony, może to być fragment z środku papierosa, filtr, bo używają tego sikory. Mhm. To jest taka watka insulina, której używamy, taka warstwa izolująca skórtek. Skórtek, i ona jest najpowszechniejszym takim materiałem w sikor. Tutaj mamy dwa pisklaki. Okej. Cześć maluchy. Nie będziemy wam tu dłużej przeszkadzać chyba. I jesteśmy pod kolejną budką. Zobaczymy, co tu się wydarzy. Alarmują ptaki. Tak, alarmują ptaki, już słychać. Uważajmy na mikrofon. Ale nic się nie dzieje. Pusto. Pusto. Możemy wyjąć to gniazdo? Słuchajcie, wyciągnęliśmy gniazdo, nieużywane oczywiście. Położyliśmy na specjalnej naukowej podkładce, tak. Żeby było widać po prostu, co tutaj robimy. I spróbujemy to gniazdo jakoś wam pokazać, rozebrać, zobaczyć, z czego jest złożone. Tak, więc to gniazdo, jak widzimy, ono jest zupełnie płaskie, ułożone. Ewidentnie były tutaj grubiutkie pisklaczki, które już spłaszczyły to gniazdo, bo zazwyczaj gniazda sikor są znacznie wyższe, ale po właśnie ich użyciu, po tym jak one wylecą, to ta jego struktura się zmienia. No i co my tutaj widzimy? To gniazdo jest już mocno właśnie wykorzystane, bo zazwyczaj możemy je podzielić na początku, na etapie składania jaj, na dwie części, na część wyściółki, część strukturalną. I w tej wyściółce znajdują się trochę inne materiały niż w tej części strukturalnej. Mhm. Dlaczego? Dlatego, że wyściółka ma bardzo ważną funkcję sprawienia, że te jaja i te pisklęta, które tam są i się klują i wychowują, to w momencie, kiedy samica nie jest obecna i nie wysiaduje, to gniazdo jeszcze utrzymuje temperaturę. Okay. Więc często w wyściółce są używane materiały, które mają wysokie właściwości termiczne, czy tam izolacyjne. I takim najbardziej izolującym materiałem są sierść pióra, materiały pochodzenia zwierzęcego w budowie gniazd. No i u sikor tak jest, tylko że u tych miejskich sikor, i to wyszło właśnie w naszych badaniach, okazuje się, że w mieście, tam gdzie ta sierść czy te pióra są mniej dostępne, ptak jest negatywna korelacja z wykorzystaniem właśnie materiałów antropogenicznych śmieci. Tej właśnie, tak jak tutaj widzimy, taka watka z odzieży,
kolorowe, jakieś takie wypełnienia. Czyli tam, gdzie trudniej znaleźć coś naturalnego, czyli jak jesteśmy chociażby tutaj, no za chwilę jest, prawda, centrum Warszawy, to ptaki częściej wykorzystują takie właśnie materiały. Taka wyszła nam korelacja. Okej, dobra. Dokładne badania są jeszcze konieczne do przeprowadzenia, szczególnie eksperymentalne, żeby to dobrze sprawdzić. Ale dla porównania, co chciałabym powiedzieć, to na przykład w Kampinoskim Parku Narodowym te gniazda w większości zbudowane są z sierści saren, dzików, wiewiórek. Tutaj to nie jest dostępne, albo bardzo mało dostępne w Warszawie, bo jednak zdarzają się dziki w Warszawie. To jest to głównie, tak jak tutaj Państwo widzą, sierść psów, często też włosy ludzkie, pióra w bardzo małych ilościach, ale tak poza tym wszędzie tutaj to są materiały antropogeniczne. Takie rozkładanie gniazda to jest bardzo kopciuszkowa robota, bo jak widać, ptaki to niesamowicie wszystko razem łączą, bardzo intensywnie. Właśnie w ramach tej pracy rozkładałam, właśnie pracy tutaj sikorkowej, rozkładałam gniazda. Mniej więcej trzeba liczyć 4-5 godzin na rozłożenie takiego gniazda. Naprawdę? Żeby podzielić je we wszystkie kategorie. Ale powiedz, co oprócz takiej waty na przykład, tu mamy dużo waty, można w takich gniazdach znaleźć, jeżeli chodzi oczywiście o takie ludzkie śmieci? Jeśli chodzi o sikorki, no to głównie to jest taka wata, tak wyglądające materiały, też sznurki, nitki z ubrań, ale takim dobrym przykładem jest bocian biały, dlatego że dużo badań nad bocianem prowadziliśmy w Poznaniu, w Polsce i w Hiszpanii i u bociana naprawdę możemy znaleźć wszystko. Wszystko, naprawdę przeróżne rzeczy. Mimo tego, że najpowszechniejszy jest sznurek, taki typowy biały sznurek do wiązania snopowiązałek, używany powszechnie w rolnictwie i ta folia do przykrywania pól czy upraw. Upraw, no. Poza tym naprawdę wszystko. Pampersy, zabawki, piłki, głowy lalek, które wyglądają trochę creepy, jak się tak wygląda takie gniazdo, a tam takie lalka rozwalona. Rajstopy, majteczki, opakowania po papierosach, butelki się zdarzały. Czyli on wykorzystuje te śmieci znów, żeby... sygnalizować swoją jakość. Okej. Okay. Jakie zagrożenia to są dla ptaków? Jakbyś mogła trochę o tym powiedzieć. Zagrożenia związane z używaniem śmieci w gniazdach to takim bardzo dobrym przykładem właśnie będzie nasz bocian biały. Ze względu na te sznurki, które są powszechnie używane w rolnictwie i naprawdę wszędzie są na polach, no i ptaki ich używają do budowy gniazda i co roku na naszej badanej populacji mamy pisklęta, które są zaplątane w sznurek. Jeżeli dotrzemy do nich wystarczająco szybko podczas obrączkowania. Zazwyczaj jest to noga. I jeżeli nie ma martwicy, to jesteśmy jeszcze w stanie przewieźć tego ptaka i do ośrodku rehabilitacji ptaków i jest szansa, że on wróci na wolność. Dlaczego? Dlatego musimy pamiętać o tym, że pisklęta niesamowicie szybko rosną. Na przykład taki bocian od wyklucia, on po ponad miesiącu, około 45-50 dnia, on już opuszcza gniazdo. W przypadku sikor to jest praktycznie 100% masy dziennie przybranej na wadze, więc jeżeli cokolwiek się tam zaplącze, jakoś ten ptak zostanie zaplątany, czy to skrzydło, czy noga i nie jest w stanie być odplątanym, no to może się to skończyć fatalnie. Mieliśmy też tragiczny przykład, który akurat byliśmy wtedy na obrączkowaniu, więc udało nam się uratować te ptaki. Było tak, że rodzeństwo było przywiązane sznurkiem do gniazda. O matko. W momencie, no i tam gdybyśmy akurat ich nie obrączkowali, no to one by nie przeżyły. One by po prostu umarły straszną śmiercią głodową na gnieździe, ponieważ rodzice już później nie karmią. Te, które odlecą, te odlecą. I to się dzieje. Rozumiem, że jak mamy taki sznurek, no to on po prostu jest niebezpieczny dlatego, że jest trudny do usunięcia przez takiego ptaka, przegryzienia czy wyplątania się w jakiś sposób. Ptaki nie przygryzą, nie mają zębów, nie zdejmą, nie za bardzo nie są w stanie go zdjąć. I co mamy takie, tutaj możemy zrobić taki dobry przykład. Mamy kawałek trawy. Ptak będzie rósł, to się połamie. Czy to się wydarzy ze sznurkiem? No nie. Na przykład jest taka praca z południa Francji, gdzie bociany
używały takich gumek do weków, jak kiedyś, w dawnych tak, czasach. Tak. Zamiast gąsienic, ponieważ jak bociany się klują, no to one najpierw głównie są karmione gąsienicami ze względu na swój delikatny układ pokarmowy. I wprowadzono tam sekcje w bardzo wielu ptakach, które umarły, znaleziono właśnie te gumki, które doprowadziły do zaczopowania układu pokarmowego. To jest powszechny problem u ptaków morskich, dlatego że ze względu na warunki, które panują w środowisku morskim, plastik pod wpływem morza, wody słonej, promieniowania słonecznego wydziela taki związek jak dimetylek siarki, który pachnie dokładnie tak samo jak padlina. I to jest powód, dla którego ptaki morskie mylą się i zjadają plastikowe śmieci. A poza tym dochodzi jeszcze mikroplastik, który jest wszędzie. I tutaj właśnie badanie kolegów z Białegostoku na drozdach wykazało, że ten mikroplastik również obecny jest wśród ptaków lądowych, dużo mniejsze gatunki, kosy, śpiewaki. Tam ten mikroplastik został znaleziony. Pamiętam jednego takiego bociana z Hiszpanii, którego jak wzięliśmy go z gniazda do obrączkowania, to dotykanie po brzuszku powodowało odgłos szeleszczącej folii. O, czyli matko. Na pewno coś ogromnego tam się w brzuszku znajdowało. No dobrze, i teraz powiedzmy, taki plastik, najczęściej plastik, znajduje się już w przewodzie pokarmowym czy w żołądku takiego ptaka. Dlaczego, w jaki sposób może to być dla niego śmiertelne czy szkodliwe dla zdrowia? Dlatego, że jeżeli to są duże fragmenty, to mogą doprowadzić do tego, że zostanie zatkany układ pokarmowy, drożność układu pokarmowego, co z biegiem czasu prowadzi do śmierci. Poza tym, i tutaj nie chciałabym się wypowiadać, ponieważ nie mam do tego największej wiedzy, są różne związki chemiczne, które są emitowane przez plastik i one mogą wpływać na gospodarkę hormonalną czy na inne funkcje w naszym organizmie, ponieważ u ludzi też już został znaleziony mikroplastik i w płucach, i w naszym układzie pokarmowym. On jest wszędzie. I to jest kolejny jakby dobry powód do tego, żeby zbierać czy w lesie, czy w terenie miejskim, parkowym, nawet najmniejsze elementy, które znajdziemy, i jest w tym sens. Jest w tym sens, żeby sprzątać nawet te właśnie najmniejsze, najdrobniejsze śmieci, bo one są, mogą być śmiertelnym po prostu zagrożeniem. Czyli nie śmiecimy, zbieramy śmieci, kiedy można, ale niestety, że powiem to po raz milion setny, pewnie już Państwo o tym słyszeli, segregujmy odpady tak jak trzeba i starajmy się zminimalizować użycie plastiku, ponieważ to, że on jest cały czas produkowany, to jest tak naprawdę straszne, o czym myślę, że nie wspomnieliśmy wcześniej, ale zanieczyszczenie plastikiem zostało już uznane przez Środowiskowy program Narodów Zjednoczonych za jeden wśród najistotniejszych programów środowiskowych, jakie mamy obecnie, czyli to właśnie zanieczyszczenie plastikiem. Więc mniejsza produkcja, mniejsze użycie, segregacja i zbieranie tego, co jest w terenie. Zuzanno, bardzo Tobie dziękuję. Bardzo dziękuję. Za poświęcony czas dzisiaj. Bardzo, myślę, owocne spotkanie, dużo fajnych wiadomości. Napiszcie nam w komentarzach, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, być może jeszcze się pojawiły, albo pomysły, o czym jeszcze moglibyśmy opowiedzieć w innych filmach. Śmiało możecie również proponować, zobaczymy, jakie jest Wasze zdanie. A my się tymczasem z Wami żegnamy. Do zobaczenia i tym lasem. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia.